prezydent Andrzej Duda nie jest królem, jest prezydentem wybranym w demokratycznych wyborach, wybranym przez ciut ponad połowę głosujących Polaków, więc też jego mandat nie jest aż tak wielki. Oni chcieli być męczennikami, bardzo, bardzo przebierali nogami do tego, żeby się stać męczennikami, żeby tak zwana opinia światowa pokazywała Polskę i polski rząd w bardzo złym świetle. Ten impas, w którym się znajdujemy teraz i do którego brną wszyscy tak naprawdę, on będzie w pewnym momencie nie do zatrzymania. I wtedy prezydent Andrzej Duda co robi? Nowe wybory, tak? Zamyka Sejm, stwierdza, że rozwiązuje Sejm, bo ma takie konstytucyjne możliwości. Ułaskawia się osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem i tutaj Andrzej Duda, prezydent nasz, niestety przekroczył swoje uprawnienia i swoje możliwości związane z ułaskawieniem i to był grzech pierworodny, taki na samym początku popełniony. Następna rzecz jest taka, że ułaskawienie to nie jest uniewinnienie, więc panowie Wąsik i Kamiński, nawet jeżeli byliby nieułaskawieni w tamtym czasie, to i tak dostaliby wyrok, najprawdopodobniej ten, który dostali teraz i zostaliby ułaskawieni, ale nie uniewinnieni, a więc nadal by te winy na nich ciążyły i można by o tym mówić. Więc ostatecznie, no, cofając się historycznie w czasie, niestety dla panów Wąsika i Kamińskiego tamto tak zwane ułaskawienie było nieskuteczne, co zresztą sam nawet prezydent Andrzej Duda wspominał w jednym ze swoich wystąpień, gdy jeszcze nie był prezydentem i gdy to zupełnie inaczej wyglądało, po prostu miało się inną perspektywę, nie miało się tej władzy i nie miało się tych możliwości. To zresztą, że tak z uporem maniaka ich broni, również jest bardzo ciekawe, no bo nie nadaje to dobrego, nie daje to dużo dobrego samemu majestatowi prezydenta i samemu Andrzejowi Dudzie. No dobrze, no właśnie z drugiej strony prezydent twierdzi, że w konstytucji nie jest to dokładnie opisane, że tak naprawdę to jest prerogatywa monarsza i on może, w związku z tym, że sam mu nadana przez konstytucję, użyć jej kiedy chce i on nie będzie jeszcze raz ich ułaskawiał, no bo tamte jest skuteczne. A może na zapas? No właśnie, to jest pytanie, czy może, czy nie może. No to jest wielki super prawny, bo jeżeli... na przykład mamy teraz tak naprawdę poniekąd w Polsce dwa porządki prawne, gdzie mamy Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, który każdy sobie rzepkę skrobie, są dwie wersje wydarzeń, no i generalnie na końcu dnia nikt się nie jest w stanie porozumieć. No i to też jest pewien, taki bym powiedział, tak, problem. Prezydent Andrzej Duda nie jest królem, jest prezydentem wybranym w demokratycznych wyborach, wybranym przez ciut ponad połowę głosujących Polaków, więc też jego mandat nie jest aż tak wielki. Natomiast najważniejsze jest to, że no, chyba nie można na zapas jednak sobie ułaskawienia zrobić i wybaczyć wszystkich grzechów, bo też jest to takie zabawne pytanie krążące po Twitterze, czy sam siebie może ułaskawić na zaś, na wypadek, gdyby ktoś chciał go z czegoś kiedyś rozliczać. No to odpowiedź brzmi oczywiście nie może. I tutaj w tym przypadku również doszło do sytuacji kuriozalnej, ponieważ panowie Wąsik i Kamiński przez jakiś czas chcieli, żeby wrażenie było takie, że ukrywali się w Pałacu Prezydenckim. Chcieli, żeby policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i ich zatrzymała. Oni chcieli być męczennikami. Bardzo, bardzo przebierali nogami do tego, żeby się stać męczennikami, żeby tak zwana opinia światowa pokazywała Polskę i polski rząd w bardzo złym świetle. Im zależy na tym, żeby do tego doprowadzić, co swoją drogą jest bardzo ciekawe, bo to Prawo i Sprawiedliwość przez kilkanaście lat ładowało wyborców tym, że o polskich sprawach na zewnątrz się nigdy nie opowiada, bo każdy, kto się odezwie na zewnątrz, to jest zdrajca, zaprzaniec, tam agent i tak dalej. A tu się nagle okazuje, że Mateusz Morawiecki daje wywiady do CNN-u, gdzie porównuje polską obecną sytuację do Białorusi. Także no jesteśmy bardzo daleko od tego, gdzie powinniśmy być i ten porządek kiedyś trzeba zrobić. Ja akurat uważam, zawsze uważałem i zawsze to powtarzałem, że politycy, dobrze by było, żeby się pojawiły prawa, które by polityków rozliczały również za, nie tylko za tego typu przestępstwa, za jakie zostali w tym momencie zatrzymani panowie Wąsik i Kamiński, gdzie oni de facto kreowali przestępcę, używając różnych niecnych ruchów. Ale uważam, że powinniśmy wprowadzić prawo, które rozlicza urzędnika i polityka z decyzji urzędowej, z decyzji politycznej, z decyzji o niegospodarności na przykład, decyzji, która jest wprost przeciwna do dobrobytu, do dobrostanu obywateli. Uważam, że politycy powinni ponosić dużo większą odpowiedzialność za bycie politykami i za swoje decyzje. No tylko właśnie do tego potrzeba sprawnego wymiaru sprawiedliwości, który nie będzie upolityczniony. Tak. Aktualnie w Polsce mamy taką sytuację, że mamy de facto podział
nie wiem, czy na pół, ale chodzi o to, że są instytucje, które są, powiedziałbym, po stronie opozycji, są instytucje po stronie rządu, są różne opinie prawne, no i generalnie, czy nie obawia się pan, że to też doprowadzi do pewnego paraliżu państwa, czy pewnej anarchizacji, takiego zamętu prawnego, gdzie po prostu nikt nie będzie wiedział, ci będą mówić, neo-KRS sędziowie są źli, ci jednak będą mówić, że są dobrzy. Ktoś będzie mówił, że na przykład Trybunał Konstytucyjny ma rację, a ktoś inny, że Sąd Najwyższy. No tak. I tak będziemy sobie żyć w takim bezładzie. To panowie Wąsik i Kamiński zaczęli ten tryb, w którym powiedzieli, że ich tam sądy nie dotyczą i ich tam żadne wyroki nie obchodzą, bo to nie są wyroki. To oni są sędziami we własnej sprawie, nie sędzia sądu. Jest to bardzo ciekawa postawa. Mam nadzieję, że ona się już nie powtórzy, ale nie jestem naiwny, wiem doskonale, że pewnie się pojawi jeszcze nie raz. Dobrze by było, żeby wykonano kilka innych ruchów. Niestety ich na razie nie ma na tapecie. Jeden z takich ruchów, o których ja mówię od zawsze też, to jest od kiedy jest ten problem i został niestety przeprowadzony nieudany eksperyment o połączeniu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Uważam, że to powinny być rozdzielone funkcje, żeby prokuratura jednak była nieuzależniona od... No dobrze, ale możemy się zgodzić w tym na przykład, że dwie największe partie w Polsce no, są poniekąd współodpowiedzialne teraz za państwo, biorąc pod uwagę, że jedna rządziła teraz ostatnie dobre kilka lat. Zresztą ta druga też wcześniej rządziła, teraz ci rządzą. No i jakby impas jest rzeczywisty, no ale teraz piłeczka jest po stronie rządzących, tak, którzy mają większość w parlamencie. No i którzy mogą też ten wymiar sprawiedliwości, tak jak twierdzicie przez lata, naprawić, w związku z tym, że uważali, że jest niepraworządnie przeprowadzona jakakolwiek reforma, nazywając je na przykład deformami. No w związku z tym, jak to generalnie zrobić? Uważa pan, że to jest rzeczywiście jakiś pomysł na to, czy po prostu jest takie błądzenie we mgle? Są pewne problemy z tymi zmianami, które można wprowadzić, ponieważ po pierwsze, na te zmiany, tam już powiedzmy, że większość sejmowa jest, to nie zgodzi się Andrzej Duda, ponieważ te zmiany, które będą wprowadzane, będą zmianami wprost przeciwnymi do tego, co kreowało Prawo i Sprawiedliwość i jak Prawo i Sprawiedliwość chciało. Ale to wtedy jest odpowiedzialność prezydenta Dudy. Jest odpowiedzialność prezydenta Dudy przez jeszcze półtora roku. Przez te półtora roku jeszcze prezydent Duda będzie prezydentem, a następnie może być prezydentem, już będzie na pewno ktoś inny. Pytanie, z jakiego obozu będzie ten ktoś inny. Może wtedy będzie łatwiej wprowadzić pewne zmiany. Druga rzecz jest taka, że oczywiście, żeby zmienić rzeczy, żeby zmienić naprawdę dużo i naprawdę dobrze, to należy doprowadzić do zmian w konstytucji. Tej konstytucji, którą mamy cały czas, ona jest mocno niedoskonała i ona jest mocno interpretowalna. I to potrzeba dwóch trzecich Sejmu obligatoryjnego referendum. I tutaj większości w Sejmie nie ma, ale oczywiście dobrze by było, gdyby do niej kiedyś doprowadzono, a jeżeli nie ma większości takiej w Sejmie, to żeby zrobić referendum ogólnokrajowe, konstytucyjne, które miałoby tę konstytucję zmieniać. Myślę, że te kroki są do zrobienia, gdy pojawi się autentyczna konieczność, bo nie będzie już żadnego innego wyjścia. Ten impas, w którym się znajdujemy teraz i do którego brną wszyscy tak naprawdę, on będzie w pewnym momencie nie do zatrzymania, ponieważ dojdzie do sytuacji, może dojść do takiej sytuacji, kiedy jedna partia będzie negowała istnienie drugiej partii i jeden rząd będzie negował istnienie innej władzy. Mamy sytuację teraz taką, już nawet na Twitterze pojawiły się takie scenariusze. Wyobraźmy sobie, że panowie Kamiński i Wąsik w tym momencie, oni nie będą głosować, bo nie będzie ich w Sejmie, nie będą głosować nad budżetem. Prezydent Andrzej Duda stwierdzi, że skoro nie było posłów wszystkich obecnych, nie było w ogóle możliwości, żeby byli wszyscy obecni, bo nie zostali zaprzysiężeni kolejni dwaj, no to on to zgłasza do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że faktycznie, skoro była ograniczona liczba posłów, no to to nie jest uchwalony budżet. I wtedy prezydent Andrzej Duda co robi? Nowe wybory, tak? Zamyka Sejm, stwierdza, że rozwiązuje Sejm, bo ma takie konstytucyjne możliwości. Pojawi się spór polegający na tym, czy rzeczywiście tak może zrobić, czy nie może tak zrobić. Bo jedni będą twierdzili, że nie, a drudzy będą twierdzili, że trzeba robić wybory. I co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, które będzie twierdziło, że trzeba zrobić wybory? Co zrobi prezydent Andrzej Duda i Trybunał Konstytucyjny, który w 100% kontroluje Prawo i Sprawiedliwość?